silną potrzebą zaopiekowania się sobą, bo czuję, że nieuchronnie zbliża się do mnie taki epizod totalnego życiowego wypalenia. Na pewno wiecie, o co chodzi. Nie do końca da się temu zapobiec, ale da się złagodzić objawy, jeśli się w porę zda sobie sprawę, że w ogóle to się dzieje. I tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą można zrobić, jest po prostu zadbanie o swój stan psychiczny, zanim to się jeszcze wszystko rozkręci, więc to dzisiaj robimy. Robię mega minimalny make-up, bo idę na siłownię, a tak naprawdę to nie do końca na siłownię, a po prostu na salę, która jest przypadkiem na siłowni. Kręcę teraz film o pilatesie i wolę to robić tam niż w domu, bo moje mieszkanie po pierwsze nie jest zbyt instagramowe, a po drugie po prostu nie ma w nim miejsca, więc ledwo jestem w stanie tutaj rozłożyć matę, jakbym jeszcze miała machać nogą, to bym na pewno coś zepsuła. Zakleiłam sobie na noc usta taką specjalną taśmą, żeby zmusić się do oddychania przez nos. To jest w ogóle umiejętność, którą każdy powinien nabyć jako dziecko, a ja tego nie zrobiłam, po części dlatego, że nikt mi nie powiedział, że tak powinno być, a po części dlatego, że miałam alergię, czyli miałam non-stop przez cały rok zapchany nos. I zupełnie tego nie zauważyłam aż do teraz, ale ta taśma zostawiła takie, wiecie, sticky coś na mojej twarzy. Wróci się w ogóle śmiać, że robię makijaż tylko po to, żeby iść się spocić, ale prawda jest taka, że ja mam dużo anxiety, jeśli chodzi o wychodzenie na siłownię i makijaż bardzo mi pomaga w takim poczuciu się po prostu pewniej. Wiadomo, że każdy się czuje pewniej, kiedy dobrze wygląda, więc ja, wiecie, nie robię sobie oczywiście jakiegoś tam full face, ale wolę sobie na przykład zakryć cienie pod oczami, cokolwiek, żeby nie czuć się jak taka totalna kupa, bo wiem, że wtedy będę jeszcze bardziej zestresowana. W ogóle mam wrażenie, że w wypadku mojej twarzy samo zakrycie cieni pod oczami już robi mega dużą różnicę, bo to jest jedna z takich bardziej widocznych rzeczy, kiedy jestem bez makijażu. Kupiłam ten róż z polecenia koleżanki i jeszcze go nie używałam poza zrobieniem takiego mini swatcha na ręce. On jest takim bardzo niestandardowym jak na mnie kolorze, czyli mega cukierkowym, ale podobno działa jak zamiennik tego różu z Rare Beauty, a ja nie wiem dlaczego, to wcale nie jest, wiecie, jakiś taki ogromny wydatek, ale nie mogę sobie pozwolić na kupienie tego różu z Rare Beauty. Po prostu w mojej głowie jest jakaś taka blokada, że to jest za dużo pieniędzy jak na kosmetyk, więc to jest okej. Kiedy odkryłam, że róż, którego wcześniej używałam, jest prawdopodobnie przeterminowany o jakieś 5 lat, to coś nowego by mi się przydało. To jest mocne. Nie wiem, czy wy możecie to zobaczyć, bo kamera mega zjada makijaż, ale mi się podoba. Wydaje mi się, że taki cukierkowy całkiem do mnie pasuje. Jest naturalnie, jest w moim stylu i tak naprawdę korektor i róż to jest jedyne, czego potrzebuję. No, jakby oczywiście mam jeszcze resztkę henny na brwiach i mam sztuczne rzęsy, więc wiecie, to nie jest jakiś super naturalny makijaż, ale to jest moja definicja naturalnego makijażu. Staszek zrobił mi kawę, co jest już takim naszym małym, codziennym rytuałem, bo on zawsze wstaje wcześniej niż ja, robi mi kawę i wtedy ja z tą kawą się dobudzam. Coś, co staram się ostatnio robić rano, chociaż nie jestem w tym jakaś super systematyczna, to jest journaling. I pokazywałam wam ten dokładnie 5-letni dziennik w którymś holu, chyba w tym pinterestowym. On jest z Tigera i totalnie go uwielbiam. Nie piszę w nim codziennie, chociaż się staram. Nie mam też jakiegoś konkretnego systemu, żebym pisała na przykład codziennie odpowiedzi na te same pytania, ale to, co się staram zawrzeć każdego dnia, to są rzeczy, za które jestem wdzięczna i rzeczy, za które jestem z siebie dumna. To są takie rzeczy, które przychodzą mi trochę z trudności, szczególnie jeśli chodzi o to, z czego jestem z siebie dumna. Pracujemy nad tym. Jedną z takich rzeczy, z których naprawdę jestem dumna dzisiaj, to jest fakt, że mamy 98 tysięcy subskrypcji. To się stało w ogóle wczoraj wieczorem i powiem wam, że no zesikam się, jak będzie 100. Ja wiem, że to pewnie jeszcze zajmie około miesiąca, ale kurde. To jest trochę takie niewyobrażalne w mojej głowie, że to się w ogóle dzieje, bo mam wrażenie, że ciągle postrzegam siebie jako takiego małego, nowego twórcę, a 100 tysięcy to już będzie coś. Wow. Dziękuję. Robimy outfit na siłowni i mój vibe na dzisiaj to jest Pink Pilates Princess i nikt mnie nie przekona, że to nie jest najsłodsza rzecz na świecie. W ogóle bardzo często o to pytacie. Te sety, które ja noszę praktycznie non-stop, są z Pull & Bear. Mega polecam. Mam jeszcze taki niebieski, mam chyba jeszcze czarny. I love it. Mogłabym ćwiczyć tylko i wyłącznie w tym i tak naprawdę ćwiczę tylko i wyłącznie w nich. Pilates nie jest takim ćwiczeniem, które mnie rozgrzewa szybko, więc na pewno potrzebuję jakichś takich ocieplaczy przynajmniej na początek. Nie mogę się zdecydować, czy wygląda to cute, czy masakrycznie głupio, ale w mojej głowie postanowiłam wierzyć, że wygląda cute. Mam też taki sweterek slash narzutkę slash bolerko. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda razem i przy okazji będzie mi ciepło. Oczywiście must have moje słuchawki.
Ja bez nich nigdzie nie wychodzę. Ale mam wam jeszcze w ogóle jedną ważną rzecz do pokazania. Kupiłam sobie matę do ćwiczeń. To jest coś, o czym w ogóle już długo myślałam, bo jak chodzę czasami na zajęcia takie grupowe i tak dalej, to te maty siłowniane mam wrażenie, że są takie trochę obleśne. Nigdy nie wiesz, kto się tam pocił przed tobą. Wiecie, ja wiem, że te maty się tam przeciera tym płynem dezynfekującym, ale ten pot mam wrażenie, że wsiąka tak głęboko. Nie da się go zetrzeć tylko z powierzchni, więc mam swoją i tylko i wyłącznie ja się będę na niej pocić. I jest różowa, więc o, tylko to czarne psuje mi tutaj moją estetykę, ale czuję się tak cool. Moja przygoda z nagrywaniem na siłowni zakończyła się w ten sposób. Wstydzę się zapalić światło. Przez większość czasu w tej sali byli ludzie, więc też się wstydziłam przy tych ludziach. Mam ze sobą taką, wiecie, mini influencerską lampę, którą mogłabym teoretycznie sobie podłączyć do kamery, ale wstydzę się wyciągnąć kamerę, więc tak, Pilates girl. Szczerze mówiąc, tak jestem dumna z siebie, że udało mi się cokolwiek nagrać, bo anxiety było na wysokim poziomie, a wyciągnęłam tę lampę na chwilę, wyciągnęłam kamerę na chwilę, ustawiłam na statywie, więc progress. Progress not perfection. Potrzebuję waszej opinii o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie najlepszy smak bubble tea. Mój wybór to jest totalny basic, czyli zielona herbata z tym takim syropem brzoskwiniowym i z brzoskwiniowymi kulkami, to jest wszystko, czego potrzebuję od życia. Staszek jest jedną z tych osób, która robi te fancy, jakieś tam gazowane. Dzisiaj sobie wziął takie, które wygląda jak zachód słońca, wiecie. Poważny biznes. To jest w ogóle coś, co po latach zaburzeń odżywiania bardzo doceniam w byciu zdrowym człowiekiem, że teraz mogę sobie potraktować bubble tea jako miłą rzecz dla siebie po treningu, a kiedyś, gdybym poszła na trening, to w życiu bym tego nie wypiła, bo miałabym takie myślenie, że kalorycznie to anuluje mój trening, że jeżeli spaliłam jakąś tam wartość energetyczną na treningu, to jeżeli potem zjem tyle, to jakby kasuje moją ciężką pracę. To jest takie strasznie toksyczne myślenie, że musi być coś za coś, że jeżeli tyle zjem, to muszę potem tyle ćwiczyć. I taka wolność w głowie jest super i jest czymś, co jakby po fakcie już bardzo doceniam. Odebrałam sobie też po drodze paczkę z Vinted. Mam w ogóle dramę z Vinted. Mam nadzieję, że to nie będzie drama. Ogólnie dziewczyna nadała do mnie złą paczkę, czyli nie to, co zamówiłam. No i powiedziała, żebym jej to odesłała. Ona mi odda hajs za tę wysyłkę i nada mi po prostu na swój koszt tą paczkę jeszcze raz już poza Vinted, po prostu do paczkomatu. No i ja jej odesłałam tę rzecz, wysłałam jej na Vinted, że hej, poszła już ta przesyłka. No i ta dziewczyna mi nie odpisuje. A nie nadała jeszcze tej paczki zwrotnej do mnie. Minęły już te dwa dni, które miałam, żeby zrobić spór na Vinted, więc tuż zanim one minęły, to zgłosiłam ten spór taki, wiecie, nie żeby oddała mi kasę, czy coś w tym stylu, tylko zrobiłam takie, że no mam problem, nie chcę jeszcze klikać, że wszystko jest okej, no bo nie dostałam mojej paczki, ale generalnie chillera, tylko chciałam zgłosić, że mam problem. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. Bardzo bym chciała jednak tę paczkę dostać. Mam nadzieję, że dostanę, bo to było ładne. Jeśli ktoś mnie oskamuje na Vinted, to będzie drama mojego życia. Szczerze mówiąc, ja totalnie jestem osobą, która dałaby się oskamować. Ja jestem bardzo podatna na takie rzeczy. Jestem pewna, że jeżeli kiedykolwiek będzie jakiś taki, wiecie, totalny internetowy skam, to ja będę pierwszą osobą, która się na to natnie. Mówiłam sobie jedzonko, w ogóle jedno z moich ulubionych. Jedyny problem jest taki, że w tym jest łosoś, którego oni nie mogą w żaden sposób usmażyć, upiec ani nic, więc ja muszę go wyciągać z tej mojej miski i smażyć go sama. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotowa. Dzisiaj jest absolutnie dzień jedzenia w łóżku. Tak się prezentuje moje jedzonko. Mam tutaj tego mojego podgrzanego łososia, ogórka, marynowaną cebulę. Co tu jest? Jak to się nazywa? Nigdy nie wiem. Wakame? Chyba tak. Marynowany arbuz. To jest coś, co odkryłam niedawno i uwielbiam. No i przede wszystkim te orzechy nerkowca. One są prażone w jakimś takim słodkim czymś, ale jednocześnie ostrym. To jest najlepsza rzecz, jaką jadłam w życiu. Także to jest mój czas na przeglądanie TikToku, przytulanie kota i nic nie robienie.